jesiennej nad Dunajcem. W niecodziennych okolicznościach przyrody Bartłomiej Topa. Co ty tu robisz? W wyjątkowych okolicznościach. Poszukujesz natchnienia. No trochę odpoczywam po dwóch premierach, które właśnie odbyły się jeszcze w tym roku i w zeszłym. Mianowicie Ludzie Inteligentni w reżyserii Olafa Lubaszenki i Triathlon Story, to czyli Chłopaki z żelaza w reżyserii Piotrka Nowaka. Ale gramy też w Teatrze Imka. To prawda, ale oprócz tego też możesz spokojnie odpoczywać, bo tak namieszałeś w drugiej szansie, że jest no szansa, że odpocząć powinieneś nawet. Dzisiaj ostatni odcinek. Zastanawiam się tylko, czy ty się spodziewałeś, że aż tak strasznie namieszasz? No bo najpierw byłeś zły, teraz stałeś się dobry. No. Nie byłem wspaniały. Potem byłem zły przez chwilę, a teraz no, to będzie zagadka oczywiście i wielka, myślę, frajda dla widzów, którzy będą nas oglądać. No więc zostanę wysłany na banicję, no ale z niej powracam z podniesioną przyłbicą, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale czy dla ciebie jako aktora to jest wyzwanie i fajne, ciekawe do zagrania, że wiesz, czytasz i nie wiesz, co się wydarzy za następne dwa odcinki? No tak, zawsze jest tak, jak ta rola ewoluuje i zmienia swój charakter trochę, ma swoje historie wewnętrzne, które gdzieś się potem eksplikują na zewnątrz i te relacje są ciekawsze też dla widza do oglądania. Wtedy może się trochę przejrzeć, może w takich reakcjach, w takich emocjach i to jest zawsze fajne. No i dla nas aktorów granie takich postaci jest no, wyjątkowo ciekawe. Czy ty rzeczywiście w takich miejscach jak to, ty człowiek z Nowego Targu, odnajdujesz spokój i takiego spokoju potrzebujesz? Ja lubię uciekać w miejsca, które są spokojne rzeczywiście. No, żyję w mieście i miasto bardzo szumi, jest pełne informacji, emocji ludzi, kłótni, czasami radości, ale w takim spokoju gdzieś tutaj w naturze jest najlepiej odpoczywać i gdzieś tam regenerować swoje akumulatory. Ale wracasz i za moment wchodzisz w następną premierę. Kiedyś nie grałeś w teatrze. Rzeczywiście przez ostatnie kilkanaście lat nie miałem okazji być w teatrze i teraz dopiero się odważyłem, żeby stanąć na deskach. I wracam do teatru. Bardzo lubię ten sposób ekspresji. Kino jest trochę inną naturą. A czy to nie jest tak, że cię w teatrze obsadzają troszeczkę inaczej, że grasz na przykład komediowe rzeczy, no tak jak na przykład, nie wiem, w Ludziach Inteligentnych? Ja lubię komediowe historie. One są dla mnie wyzwaniem zawsze i ta trochę takie krzywe lustro, które pokazujemy w nadechach, jest dla mnie bardzo ciekawe, interesujące. Zawsze jest wyzwaniem i eksploracją jakąś. A powiedz jeszcze, czy twoje sporty i aktywności odstawiłeś na bok, czy codziennie rano można spotkać cię, nie wiem, w łazienkach biegającego? No może w łazienkach. Dla wszystkich fanek. W łazienkach może nie, ale rzeczywiście, no jakby korzystam z tego, że mam trochę przygotowań już za sobą i mam taki model swój, który rzeczywiście codziennie praktykuję. Pół godziny, 45 minut ćwiczeń codziennych. Wcześniej wstaję. O której? 5:00, 6:00? Nie, 6:30. I co, idziesz 7 biegać? Wyprowadzam ściemę, moją suczkę, mojego wspaniałego psa. No a potem ćwiczę albo biegam. Ściema? Ściema. Dlaczego? No bo ściemnia nieustająco. Tak jak my wszyscy. Tak jak ty. Ściemniający Bartłomiej Topa. Dziś oglądają państwo drugą szansę, 21:30. Zobaczą państwo, znowu namiesza na ściemnie. Zapraszam. Będzie się działo. Dzięki, a ty będziesz teraz skakał tam? Tak, do wody. Będę płynął. Jasne. Tu w pław. Dobra. Ależ pięknie. Pięknie, prawda? Tak. Czułaś zapach tego jeziora spokojnego? Wspaniały. Nieomal. I piękne okoliczności przyrody. Bartek Topa, o którym się mówi, znasz aktora na B? Bartek Topa. Proszę państwa, znasz redaktora na H? Tak, Mateusz Chładki jest z nami, ale jeszcze tylko słowo zakończenia, mianowicie dziś o 21:30 finałowy odcinek drugiej szansy. Z Bartłomiejem Topą. Między innymi. Ale wieczory bez Moniki Boreckiej nie będą już takie same. Te emocje, które ona ma w życiu. Raz będziesz szczęśliwa, tęsknił? Raz nieszczęśliwa. Bardzo. No i showbiz, prawda? O życie, którym opowiada film, życie. Tak? No też showbiz, tak. No tam można odnaleźć wiele takich odniesień do rzeczywistych postaci. Niektórzy nawet mówią, że jest to serial z kluczem. Prawda? Że rzeczywiste postacie, rzeczywiste miejsca. Aha, a w napisach końcowych jest napisane, że wszelkie świat prawdopodobieństwo jest jednego takiego niemożliwe. Szefa jednej telewizji to chyba kojarzę. O kogo chodzi? Który? O tego, co gra Topa? No. Tego Szweda? Nie. Kto to może być? Ten, ale Bartek Topa? Czy kto? Nie, czy ten od bracia. Ja nie wiem. Drodzy panowie, dobrze, koniec tego, do brzegu.